Trzeba przyznać, że nie zasłużyliśmy dzisiaj na awans. Zbyt dużo prostych błędów, zbyt dużo niedokładności. Były momenty, gdzie prowadziliśmy grę, jednak trochę lepszej płynności oczekuję od swoich zawodników i absencje, kontuzje, które nas ostatnio dotknęły, na swoje piętno też odcisnęły na drużynie i dzisiaj zbyt łatwo traciliśmy bramki, żeby przejść do kolejnej rundy i dlatego trzeba pogratulować drużynie Znicza i my szykujemy się do kolejnych meczów w lidze. Dziękuję. Trudno mi w tej chwili odnieść się, czy to była druga żółta kartka, za co były te kartki, bo z ławki nie wszystko jest widać i na ile była to nierozwaga mojego zawodnika. Na pewno to też wchodzi w skład jakiejś takiej dyspozycji. Ja gratuluję swoim zawodnikom tego przede wszystkim, że uwierzyli, że możemy wygrać dzisiaj tutaj z tak dobrym rywalem, jakim jest Zagłębie Lubin. Podeszliśmy do tego meczu bardzo, bardzo zmobilizowani. Nakreśliliśmy sobie pewne rzeczy taktyczne. Wiedzieliśmy, że z tak dobrym przeciwnikiem musimy odpowiednio grać. Co myślę, że na boisku też było widać, nawet już w drugiej połowie w zmianie ustawienia. Jestem zadowolony, tym bardziej, że uważam, że Zagłębie jest bardzo dobrym zespołem. Też wiedzieliśmy, że gra bardzo ofensywnie, dlatego szukaliśmy swoich sytuacji przede wszystkim w ataku szybkim, w kontratakach. No i wydaje mi się, że to oczywiście się sprawdziło. Krzysiek, ten mecz ze Zniczem Pruszków to tak naprawdę jedno z najsłabszych spotkań miedziowych w tym sezonie i chyba zasłużony awans Znicza. No tak, zagraliśmy bardzo słabo. Chcieliśmy zagrać jak z Rybnikiem w pucharze, no ale się nie udało. No ciężko coś powiedzieć po meczu tuszą, ale no, zagraliśmy bardzo słabo, nie wiemy co się stało. No, trzeba szybko się obudzić i zagrać w niedzielę lepszy mecz. A twoja rola? Jaka była twoja rola w tym meczu? No, miałem presować obrońców jak najszybciej. Wybijali piłki, mieliśmy zgarniać drugą piłkę, no i atakować bokami. No jak widać to się nie udało. Ale tak czy tak udało nam się zremisować, udało nam się doprowadzić do wyniku 1-1, później znów czegoś brakowało. No mieliśmy 1-1, chcieliśmy za wszelką cenę strzelić drugą bramkę, no skontrował nas Znicz, no i dostaliśmy cios taki w plecy, który po ciężko było się podnieść. Czerwona kartka z perspektywy tego, że przegrywaliśmy 2-1, przegraliśmy mecz w Pucharze Polski, odpadliśmy z rozgrywek i no, na pewno ciężko coś powiedzieć dobrego na temat dzisiejszego meczu i na pewno moje osoby, bo czerwona kartka na pewno głupia, aczkolwiek moim zdaniem niezasłużona, gdyż przy pierwszej sytuacji, przy pierwszej żółtej kartce to walczyłem o to, żeby była czerwona kartka dla przeciwnika, gdyż z mojej perspektywy była ewidentna czerwona kartka i rzut karny dla nas, czego sędzia był chyba przestraszony i nie chciał podjąć takiej decyzji. A przy drugiej, przy faulu na mojej osobie, gdzie nie odzywając się nic, boczny czy techniczny sędzia podpowiada głównemu, że to jest żółta dla mnie kartka za niby jakiś odmach ręki i z czego dostaje drugą głupią żółtą kartkę, osłabiam drużynę pod koniec meczu i na pewno zmniejszam te szanse na odrobienie tej drugiej bramki. No tak, to już jest, gdyby coś było inaczej na murawie, na boisku, ale tak naprawdę w pierwszej połowie to nie było taki, widać, mega złości, mega rzucenia się na rywala. Musiałbym zobaczyć jeszcze raz mecz, na pewno po obejrzeniu powtórek, po analizie z całą drużyną będziemy mądrzejsi, aczkolwiek na pewno troszeczkę dzisiaj głową byliśmy w mur, bo Znicz bardzo dobrze bronił się i bardzo groźne kontrataki wyprowadzał, bo w pierwszej połowie mieli bodajże 2-3 sytuacje takie, gdzie mogli strzelić bramki, jedną wykorzystali, my w drugiej gdyśmy próbowali gonić, aczkolwiek też jakichś klarownych sytuacji też dużo nie było, natrafiła się ta okazja, gdzie w tym momencie mogło być przełomową, ten moment mógł być przełomowym, ten rzut karny, czerwona kartka, no niestety przegrywamy mecz i odpadamy z Pucharu Polski.